Wychodzę na balkon nagrać vloga i co widzę? Futrzaka na balkonie u sąsiadów. Tylko po prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina Czas na vloga balkonowego. Ja właśnie wróciłam ze sklepu, zresztą muszę sobie... Dobrze, że się kurwa nie oblałam. No ogólnie dzisiaj jest już troszkę chłodniej. Jak mieliście okazję zauważyć, futrzak sobie wybrał aktualnie balkon u sąsiadów, ale spokojnie, sąsiedzi niedługo wrócą z pracy. Otworzą balkon, gdzie Czako już będzie chciał sobie biegać. Czako, czyli pies sąsiadów, więc futrzak chcąc nie chcąc się przeniesie. Jak na dworze jest tak w miarę spoko, tak na balkonie czy w domu jest dalej dość ciepło, więc no, w ogóle chciałam wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie wyświetlenia i za łapki pod filmikiem, gdzie dla jaj tańczę na rondzie. Słuchajcie, motyw jest taki, że nie był żaden przegrany zakład czy coś, nie. Ja dostałam zadanie, że mam zrobić coś szalonego do konkretnej piosenki, tak? I jechałam i miałam zamiar to zrobić na torach. Mijałam po drodze rondo i stwierdziłam, że w sumie ciekawie by było tańczyć na środku ronda, kiedy normalnie ludzie będą sobie jeździć. Byłam trzeźwa, nie brałam nic. Ja po prostu takie odpały mam. Naprawdę mam wyrąbane na to, co ludzie mówią, robią i tak dalej. I pomimo tego, że to jest osiedle, na którym ja się wychowałam, osiedle, na którym wszyscy mnie znają, ja tak stwierdziłam, że mam to w dupie i sobie potańczę na rondzie. Jedyny minus był taki, że była cholernie wysoka temperatura. Miałam czarną koszulkę. To, co widzieliście, było drugie podejście do tego tańca. Pierwsze tańczyłam całość w czapce, więc centralnie spocił mi się łeb i cała twarz, więc myślałam, że zejdę. Zresztą był za duży cień na mojej twarzy, więc dlatego to, co widzieliście, czapka po prostu poszła w odrzucenie. I co? No po prostu ja jestem zaskoczona, bo mówię, wrzucę to facebookowym, i akurat był live, więc mówię, wrzucę to facebookowym i osobom na live, nie? I w momencie się ponad 200 łapek zrobiło, nie? I naprawdę długo się zastanawiałam, czy to dawać na publika. Ale dałam. Natomiast myślałam, że jak dam to wieczorem, to po prostu większość w nocy nie zobaczy i tak dalej. No a tu po prostu cyk, 4000 wyświetleń, prawie 1000 łapek w górę, na niecałe 100 w dół, co również mnie dziwi. Czy tam 100 parę było ostatnio, no kurwa, to i tak jest, no nie spodziewałam się, naprawdę się nie spodziewałam. Także wam bardzo, 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 bardzo serdecznie dziękuję. Przy okazji, po tym jak wstałam dzisiaj, miałam do przeczytania ponad 200 komentarzy. Au. Ale dam radę, przeczytam sobie wszystkie. Jakby ktoś jeszcze nie widział, to się dzisiaj odcinek z Grida pojawił, to są takie bardzo lajtowe odcinki, bardzo fajnie mi się nagrywa. No, także to też się pojawiło. W ogóle słuchajcie, bo wiele osób się później pyta. Standardowo dzisiaj pewnie będzie live, bo mam jakoś czas, mam ochotę, żeby sobie z wami spędzić czas, więc te live są teraz codziennie, a czasem właśnie dwa razy dziennie. Druga noc z rzędu się pojawił live nocny. I słuchajcie, ja nie jestem wam w stanie powiedzieć, czy ten live nocny się na przykład dzisiaj pojawi, bo my to z Młotką zazwyczaj robimy na spontanie. Ja wczoraj grałam na stajni. Młotka do mnie napisała, że może live z Prison Architecta u niej. No mówię, w sumie, why not? I dlatego live się tam po trzeciej, czy tam koło w pół do czwartej zaczął. Do piątej trwał. Live przedwczoraj u mnie również nocny. No tamten to trwał ponad 4 godziny. Czy tam prawie 4 godziny. Także wiecie, no dzieje się, tak? Dzieje się dość sporo. Jestem naprawdę zadowolona wynikiem tego filmu o tańczeniu. Ja długo, długo czekałam, żeby wam go pokazać. I się bardzo niecierpliwiłam. Oglądało go wcześniej tylko paru moich znajomych. W ogóle motyw, że wrzucam filmik na swojego prywatnego Facebooka, po czym jedna z nauczycielek z mojego gimnazjum pisze mi komentarz, że mnie uwielbia. Jest po prostu przecudowna. Zwłaszcza, że pani Asia to po prostu love. Cudowna kobieta.
Pani Piotrkowska, pozdrawiam. Jak ktoś się tu uczył lub uczy, to niech wie, że to jest po prostu jedna z najlepszych nauczycielek, jakie są. Także nie, słuchajcie, naprawdę jakoś tak pozytywnie. I ja się cieszę, że to jak pozytywną energię włożyłam w ten filmik, bo powiem szczerze, ja nie byłam przygotowana na jakieś tańczenie. Ja nie byłam przygotowana na żaden chyba choreografię i tak dalej. Ktoś spojrzał na ten filmik i myślał, że mam ułożoną choreografię, to nie mam pytań, nie? Nie. Nie, centralnie takie, wiecie, jechanie na spontanie w czapce, którą kupiłam w 6 klasie podstawówki, będąc w Disneylandzie we Francji. W życiu ta czapka mi się tak naprawdę do niczego nie przydała, natomiast tutaj proszę. W filmiku się pojawiła. Zaczyna szumieć wiatr. Wiater. Krople deszczu powoli spadają, więc jest okej. Ale dalej, kurwa, ja chcę piorunów, ja chcę burzy, ja uwielbiam burzę, a tu nie ma burzy. Wszyscy, kurwa, mieli burzy, kina nie miała burzy, no bo przecież, kurwa, po co, no bo... Jebana często. W ogóle położyłam się spać, potem live o młotkach, gdzie byłam totalnie zrąbana. I co? I kurwa alergia, i katar, i smarkanie, i niespanie do godziny 7 rano. Po czym słuchajcie, nic się nie obudził, mój ojciec trochę właśnie w okolicach 15. Śnił mi się chyba jeden z bardziej porąbanych snów, jakie były, naprawdę. Mamy w Częstochowie stadion żużlowy naszego włókniarza, tak? I to jest niedaleko mojej babci. Mnie się śniło, że w miejscu stadionu stoi taki wykurwiście wielki budynek, ale takich, wiecie, takich jak są te wszystkie, gdzie się pracuje nad jakąś technologią do kosmosu i tak dalej, wiecie, te wszystkie takie, kurwa, kryptotajne stowarzyszenia. I mi się tam śniło, że pracuję tam w jakimś laboratorium. W ogóle przyszłam na pierwszy dzień pracy i było coś takiego, że jakaś taka winda wodna, nie? Na zasadzie chodziło o to, że w budynku było takie miejsce na windę, tylko że tam nie było windy, tylko że była cała z wodą, tak? I trzeba było wpłynąć, ja akurat pracowałam na 3. piętrze. Słuchajcie, ja pamiętam takie szczegóły z tego snu, ale on jest totalnie pojebany, więc się szykujcie. No więc ja wpłynęłam tą windą, bo ja naprawdę bardzo dobrze pływam. Jak wieloryba. Jak ta wieloryba przystała, nie? No i wpłynęłam sobie na to 3. piętro, tam wyszłam przez takie okienko. No i tam mieliśmy tam jakieś badania, śmoje, boje i tak dalej, nie? Jest jakiś taki motyw, że już tam jakiś czas pracuję, tak? Przyjechałam tam na jakimś skuterku, co było również połączeniem z jakąś wcześniejszą częścią snu, której nie pamiętam, ale też coś było pojebanego ze skuterem i właśnie z obcymi. I słuchajcie, gdzieś tam spływamy na dół tą winą, gdzieś tam mamy wychodzić i nagle jakiś rozpierdów w budynku i się okazuje, że obcy atakują, nie? Obcy wyglądali połączenie obcego z predatorem. W sensie głowa obcego, tułów predatora i łapu obcego. To tylko mój sen. I oni tam coś zaczęli biegać, ja przed nimi musiałam uciekać. Wiecie, tam kręte korytarze i tak dalej, nie? Jakiś był taki motyw, że tam oczywiście walka cały czas trwa, tak? Gdzieś tam jakiś moich znajomych już zaczęło rozrywać, tak? Ja biegam między tymi korytarzami i w końcu jest tak, że wpadam praktycznie na trójkę obcych, ale i tak im tam jakoś, kurwa, przemykam, uciekam, nie? Skakuję do tej windy wodnej, nagle się okazuje, że obcy nade mną wisi, ale jakiś taki utopiony chyba nie ogarnął pływania, więc się tam przyciskam, płynę na jakieś wyższe piętro, znalazłam w ogóle motyw z jakimś, kurwa, pokrowcem czy czymś, co człowiek na siebie narzucał i się staje niewidoczny dla obcych i próbuje uciec, nie? I jakieś takie moje boje normalnie. Także dzisiaj w nocy Kina walczyła z obcymi bardzo intensywnie i oczywiście, wiecie, kulminacyjny moment, że tam spierdalam niczym w Deus Exie, się kitram za wszystkim, pomimo tego, że jestem niewidzialna, więc to jest nielogiczne. Ale wiecie, to był taki motyw, że tam komuś łeb urwało i krew bryzgała i nie chciałam, żeby mi na ten mój pokrowczyk padła ta krew, bo to by było widać, nie? A więc tam się kitram i słuchajcie, jest taki już moment naprawdę, kurwa, kulminacyjny, jebut, dzwonek do drzwi, mój ojciec przyszedł i mnie budzi.
Także nie wiem, czy wygrałam z obcymi, nie wiem. Liczę na to, że tak. Bo na coś trzeba liczyć. Także co, misiaczki, ja kończę. Bardzo możliwe, że wieczorem będzie live'ik. Nie wiem jak z nocnym. Ale w ogóle wczoraj też graliśmy wieczorem z Wojtkiem w BF-a, także jeżeli chcecie sobie z nami pyknąć w BF-a, to w godzinach wieczornych między 22 a 12 w nocy, tam no powiedzmy 12.30, bo wczoraj zaczęliśmy grać późno, lukajcie czy to na Facebooka, czy na biuletyny na YouTubie. Bo jak gramy, to się pojawiają. I pamiętajcie, kurwa, że jak gramy na kanałach, to się nie gra, kurwa, ze snajperkami, bo to jest chujowe. A teraz komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, kino, i trzymajcie się i cześć! Don't waste your time, cause you will never win.